Pozdraw wam, sestry Słowianki i braci Słowiani. Moje internetowe imię jest Melac i ja jestem međuslovjansko-polski tworzyciel z YouTube kanału Melac. A koli wy mnie nie znajete, ja jestem međuslovjansko-polski tworzyciel i ja tworzę međuslovjansku muzyku i także jestem i stworzył mnogo međuslovjanskich audiobooków za bajki i także działają rozliczne drugie međuslovjanskie wieci, jako na przykład međuslovjanskie live streamy i tak dalej. I ja chcę skazać za to, że Wojta Merunka prosił mnie, dabych ja zapisał mnogo słów, zdjelał jedno wideo za was. I ja chcę skazać, że ja jestem veliko, veliko radostny. Ja jestem veliko, veliko szczęśliwy, że jest takowa inicjatywa, jako Međuslovjanski dzień, że jest takowa opcja, takowa możliwość, aby za jedno uwidzieć się fizyczno w tutaj dzień i za to jestem radosny. Na żalość, ja nie mogę jestem streścić się z wami, uwidzieć się z wami w tutaj dzień. I no za mnie to jest wielko żalostno, za to, że na żalość i mają robotu i tako, że nie mogę uczestniczyć w tutom eventu, w tutom streszeniu online, na żalość. Ale duszebno jestem także z wami i chciał skazać, że to jest wielko dobra inicjatywa i żelać wam wsecz to, czy to jest najdobro i dabyście i mali siłę, daby uczyć się tutaj piękny język. Za mnie međuslovjanski na przykład jest inspiracja. Za mnie tutaj projekt jest możliwość, aby tworzyć coś, aby działać niejakową poezję i piosenkę. I także to jest jakoby klucz do rozumienia drugich ludzi. Są ludzie w tym świecie, są moi przyjaciele, z którymi ja mogę mówić jedino w tym języku. I my znajemy się wielko dobro. My jesteśmy braci, my jesteśmy przyjaciele. Chwała temu języku, my możemy mówić, to jest za mnie absolutno piękne. I ja jestem wielko szczęśliwy, że znaleźliśmy w internetu tutaj projekt, który już śledzim od wyższe niż 2 lat. I tak żalaję także wam wszystkim, abyście wy także i mali inspirację do uczenia i korzystania tutego pięknego języka. I tak, tutczas zaczął padać deszcz, tutczas zaczęło deszczyć z niebes. I tak, ja będę iść może niemnogo skryć się w tutom lesu. Uwidzimy. I tak, ja idę iskać dalszą inspirację. A wam jeszcze jeden raz żelaję dobro uczenie, dobry dzień i dobry kontakt z drugimi ludami. Pozdraw i niechaj međuslovjanska siła bude z wami.